Cześć, witajcie. Retroszpunta, fan się kłania. Parę dni temu w jednym z ostatnich materiałów prezentowałem Wam zawartość moich łupów, a były one związane z zakupem ponad 30 kartridży. Tak naprawdę zostawiłem sobie de facto dosłownie parę sztuk, resztę trafiło na sprzedaż. I powiem szczerze, nie darzę Pegasusa jakimś wielkim sentymentem, bowiem w latach 90. nigdy tej konsoli nie miałem, natomiast jak przyjeżdżaliśmy do mojego kuzyna rodzinnie w odwiedziny, no to zawsze tam z kuzynem odpalaliśmy tego Pegasusa, no i graliśmy w absolutne klasyki, czyli Bombermana, Super Mario Bros., Micro Machines, Contra. No i powiem szczerze, gdy zobaczyłem właśnie wtedy te kartridże, no tak sobie pomyślałem, że jednak może by było fajnie kupić sobie takiego Pegasusa. A jeszcze dopowiem jedną rzecz, że parę lat temu RetroTech, serdecznie Cię przyjacielu pozdrawiam, jeśli będziesz oglądał ten materiał, posłał mi w prezencie FanStation, czyli taką konsolę, do której można było również powpinać te kartridże. No i powiem szczerze, że te emocje, które towarzyszyły mi w latach 90., gdzie wspólnie z kuzynem odpalaliśmy sobie te różne klasyki, wróciły, bowiem z dziećmi żeśmy sobie mogli pograć te słynne tanki, czyli Battle City, tak, Super Mario Bros. No ale później trafił mi się remont, no i oczywiście ta konsola gdzieś tam została schowana do pudełka. No a całe pudełko gdzieś tam się zawieruszyło, no i w momencie, gdy miałem te kartridże w ręce, tych parę, które sobie zostawiłem, postanowiłem sobie tą konsolę poszukać. No i znów ją uruchomić, no i cieszyć się dalej, no posprawdzać oczywiście te kartridże, czy są sprawne, no i pograć w te tytuły, które się tam na nich znajdowały, na tych kartridżach. No i niestety szukałem i nie udało mi się znaleźć tej konsoli. Nie wiem, gdzie się zapodziała, co się z nią stało. No nie dochodzą do mnie myśli, że mogłaby trafić na śmietniku. Ja osobiście jej na pewno nie wyrzuciłem. I podejrzewam, że moja małżonka podczas porządków też nie. Tym niemniej nie potrafię jej znaleźć póki co. No i zdecydowałem się kupić taką zwykłą też konsolkę za 40-50 zł, taką tylko, żeby spróbować odpalić te kartridże, no i pograć w te nieśmiertelne tytuły. No i kupiłem tą konsolkę, no i powiem szczerze, odesłałem ją z dwóch powodów nie spełniała moich, że tak powiem, udogodnień. Udogodnień, jeśli tak to można powiedzieć. Po pierwsze, pierwsza rzecz, najważniejsza. Ten slot, tak jak i cała ta elektronika, jest umiejscowiona w takim dosyć lichym plastikowym opakowaniu. I powiem Wam szczerze, gdy wkładałem te kartridże do tego slotu, to na 10 razy, jak je wsadzałem, to 8 czy 9 razy te złączenie chciało mi sczytać kartridża. Dopiero jak tam za któryś tam razem znowu włożyłem, poruszałem na prawo, lewo, do przodu, do tyłu, no to łaskawie kartridż został odczytany, no i była możliwość pogrania sobie w tytuły zawarte na tym karcie. Więc ta rzecz już mnie troszeczkę zdenerwowała. No i druga rzecz, pady są, i to podejrzewam na większości tych zestawów za 40-50-60 zł, które możecie zakupić na Allegro, te pady są na krótkich kablach. Oczywiście można sobie kupić przedłużkę, no ale to znowu i tak w jakiś sposób ogranicza zabawę, granie za pomocą tych padów na kanapie, no bo już jednak ten kabel jest. No i trzeba też uważać, żeby się ten kabel na tych złączeniach nie wypiął. Więc to były takie dwie rzeczy, które mnie po prostu zdrażniły, zdenerwowały. No i z powodu których oddałem tą konsolę. No i przeglądając jeszcze inne oferty, natrafiłem m.in. na Video Game System, który do złudzenia przypomina Famicona, no i po części być może nawet Pegasusa. No i rzeczą taką, która na mnie zdecydowanie wywarła pozytywne wrażenie, to są przede wszystkim tak pady bezprzewodowe, więc już w tym momencie możemy sobie wygodnie siąść w dalszej odległości od telewizora na kanapie, no i wygodnie sobie grać, to jest po pierwsze. No i po drugie widać, że ta obudowa już jest taka dosyć bardziej solidniejsza, no więc myślę, że te kartridże po prostu jak się wsadzi, to nie będzie problemu z odczytaniem. No i co, no to przejdźmy w takim razie do zawartości boksika, co jest w środku, no i spróbujemy sobie potem ją oczywiście uruchomić. No mam nadzieję, że się nie zawiodę i spełni moje oczekiwania.
No już na pierwszy rzut oka, co nam się rzuca w oczy, no to sam boksik w porównaniu z tymi innymi zestawami, dużo tańszymi, no ten boks jest zdecydowanie taki masywniejszy, no i można powiedzieć, że taki w miarę profesjonalny. W sumie za ten zestaw dałem 169 zł. No i co my tutaj mamy po otwarciu wierzchniej strony opakowania? Po lewej stronie mamy oczywiście, tak wspomniałem, dwa bezprzewodowe pady, dzięki temu no, będziemy sobie mogli swobodnie operować nimi, no i w dowolnej konfiguracji siedząc sobie grać różnego rodzaju gry. No oczywiście mamy tutaj jednostkę centralną, tak jak ja to nazywam. No a pod nią znajdują się dwa kable. Jeden kabel to jest HDMI, więc jest możliwość podpięcia do nowych oczywiście telewizorów. Jest również, są również cieńcze. Także mamy tutaj alternatywę w zależności jaki mamy telewizor, w jakiej formie chcemy je podpiąć. No i taka ciekawostka, mamy tutaj również kabel na USB, dzięki któremu możemy bezpośrednio podpiąć konsolę do telewizora. Nie potrzeba oczywiście gniazdka zasilającego, dzięki któremu będziemy mogli ją podpiąć do kontaktu. No jeszcze oczywiście nie wspomniałem, że w samej konsoli mamy wbudowane 118 gier według informacji sprzedawcy. Są to gry, które się nie powtarzają, więc jest szansa, że będą te klasyki, na które liczę, czyli m.in. Battle City, Super Mario Bros., Contra. No jakby było Micro Machines, to już w ogóle byłby odlot. No a jak będzie, to zobaczymy. Biorę w takim razie konsolę, podpinam, no i patrzymy, jakie tytuły zawiera. Konsolę wziąłem z salonu, podłączyłem teraz tutaj do komputera za pomocą grabera, za pomocą kabla HDMI. No to odpalamy. No i tak, mamy tutaj 118 gier. Tak było do przewidzenia. Przeczucie mnie nie myliło. Nie ma tutaj praktycznie ani jednej gry, którą ja pamiętam. Oczywiście mam tutaj na myśli te absolutne klasyki. No, biorąc pod uwagę, że ja w tamtych czasach nie miałem Pegasusa, a więc moje okazjonalne spotkania z moim kuzynem ograniczały się tylko de facto do tych paru gier. No, więc nie dziwi mnie to wcale, że te tytuły praktycznie mi nic nie mówią. Jestem ciekaw, oczywiście podzielcie się w komentarzach, czy te tytuły, które teraz widzicie, a jest ich tutaj podobno 118 i to tytuły, które się nie powtarzają, cokolwiek wam mówią. No więc dla przykładu, czy w ogóle konsola działa, spróbujmy sobie jakąś pierwszą, lepszą grę uruchomić. No nie wiem, która, no. Weźmy. O! Co my tutaj mamy? Wybieramy pewnie jakąś ilość, no dodajmy 25. A kurczę, mamy tutaj znanego z Windowsa Sapera, tak? Zaraz, przyciskiem B dajemy flagę, dajemy pytajnik, a przyciskiem A oczywiście odsłaniamy teren. Tak. Czyli koniec gry. Dobra, jeszcze raz spróbujmy. Dobra. Cyk. Cyk. No niestety. Zawsze starałem się klikać na starcie w byle jakie pole, no tak, żeby ta zawartość połaci, która się nam odsłoni, była jak największa. To niewątpliwie ułatwiało nam z początku rozgrywkę. No to też chciałem zrobić, tylko póki co mi to nie wychodzi. Dobra, ostatnia próba. Jeden. O właśnie. Jakie tutaj wielkie pole. No to już wiemy tutaj, że mamy tutaj minę. Tu mamy minę. Tu nie mamy minę. A, faktycznie, jak tutaj jest wspólna jedna mina, no to tutaj też jest. Znaczy, tutaj nie może być. Dobra, sprawdźmy jeszcze w takim razie drugą jakąś grę. Weźmy sobie, co by tutaj wziąć. Roadman. Cóż to jest za gra? Stage 1. Aha, czyli mamy tutaj jakąś drogę, mamy pojazd, mamy uszkodzoną drogę. Aha, i tutaj z menu na dole wybieramy sobie oczywiście odcinek do naprawy. Czyli w tym wypadku byłaby to chyba prosta droga, tak? Zgadza się. Tu chyba czas jest. Jest czas, 39 sekund, no to śpieszymy się. Dobra, zakręt w lewo.
Sprawdzamy, tutaj mamy zakręt w lewo. Ile? I tutaj. Teraz szybciutko mostek. To jest chyba prosty odcinek. Kurczę, blaszka. Dobra. No i chyba dojedziemy, czy nie dojedziemy? 12 sekund. No niestety. Coś poszło nie tak. Dobra. Ale najważniejsze jest, żeby zadziałał ten kartridż 501. Tu są oczywiście te absolutne klasyki. No i mamy tutaj oczywiście tak, Super Mario. No mamy tutaj oczywiście Battle City, czyli popularne tanki. No i co? Bombermana tutaj nie widzę, no więc wypadałoby się w ten kartridż też zaopatrzyć, bo to też jest trzecia gierka, w którą uwielbiałem grać. No oczywiście Micro Machine, tego też tutaj chyba nie ma. Zresztą możemy sobie tak na szybko przejść. No czy ja wiem, czy się te gry nie powtarzają, bo to już widzę Super Mario AF, FIFA Soccer jakiś 98 AF, więc pewnie to są jakieś wycięte poziomy, jakieś zmodowane, więc no jednak na tym kartridżu, w przeciwieństwie do tej konsoli, te gry się tutaj powtarzają, ale ja tutaj nie widzę Bombermana. No niestety, trzeba będzie się zaopatrzyć. No dobra, ale wypadałoby, no może szybciej być jak zrestartuję, trzeba jakąś grę uruchomić. Czy też ten slot czyta kartridże? No jak widać, czyta. Dobra, szybciutki szpil, żeby nie było. No, działa. działa pięknie. Także po tym teściku zaraz biorę tą konsolkę oczywiście do dużego pokoju, podpinam pod telewizor, no i wygodnie na kanapie sobie z dziećmi i z małżonką będziemy ciupać w gierki. No. Dobra, ale to nie o to chodzi, żeby oczywiście grać i was zanudzać. Także ja jestem osobiście bardzo zadowolony z zakupu tego kartridża. Raz, że pady są bezprzewodowe, więc nie ogranicza to moich ruchów z tym padem i oczywiście mogę sobie wygodnie siedzieć na sofie czy też rogówce w dostatecznie dużej odległości od telewizora. Dodatkowo mamy tutaj alternatywę, możemy sobie podłączyć ową konsolę do telewizora za pomocą kabla HDMI, a jak ktoś ma ochotę na takie retro prawdziwe, no to może sobie za pomocą oczywiście cinczy. No i zasilanie tutaj mamy kablem USB, więc możemy bezpośrednio podłączyć konsolę do telewizora, nie blokując oczywiście listwy zasilającej. Nie musimy oczywiście ciągnąć dodatkowych kabli gdzieś tam z tyłu, znajdujących się tam za meblami i tak dalej, więc ja uważam osobiście, że ta konsolka dla mnie jest strzałem w dziesiątkę. No oczywiście każdemu z was polecam. Niewątpliwie jest to taki powrót do przeszłości. No i co mogę więcej powiedzieć? No. Będzie grane i to bardzo dużo. A tymczasem dziękuję wam serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. No i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!